Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska, jak Państwo wiedzą, od kilku dni stara się Państwu mówić, stara się mówić wyborcom, że Polska jest w budowie. Dziś chcielibyśmy, że jest w budowie dzięki Platformie Obywatelskiej, dzięki rządom Donalda Tuska. Dzisiaj chcielibyśmy obalić tą teorię, którą formuje Platforma Obywatelska. I o tym powie pan poseł Marek Balicki, pan minister Marek Balicki, pan poseł Wiesław Szczepański i pan poseł Marek Wikiński. Na początek pan poseł Marek Wikiński. Dzień dobry Państwu. 4 lata temu, kiedy Donald Tusk obejmował tekę premiera rządu polskiego, przyrzekał Polsce wyższe standardy w polityce i dzisiaj, patrząc na agitkę propagandową Platformy Obywatelskiej, dostrzegamy, że za pięknymi słowami nie poszły piękne czyny. Pobieżnie nawet przeglądając tę platformerską agitację, można odnieść wrażenie, że historia Polski nie zaczęła się chrztem w 1966 roku, a przemówieniem exposé pana Donalda Tuska. Otóż Sojusz Lewicy Demokratycznej jest partią wyższych standardów i chce powiedzieć prawdę. A prawda jest następująca, że to dzięki determinacji rządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dzięki osobistemu zaangażowaniu pana premiera Leszka Millera, Polska weszła na możliwie najkorzystniejszych warunkach do Unii Europejskiej, dzięki której to decyzji Polska, Polacy otrzymała górę pieniędzy, porównywaną bardzo często do planu Marszala. I patrząc obiektywnie i uczciwie prezentując dokonania Polek i Polaków w ostatnim okresie, trzeba pamiętać o tej historycznej dacie, 1 maja 2004 roku. Większość z zaprezentowanych w materiale wyborczym Platformy Obywatelskiej dokumentacji, czas realizacji rozpoczyna się od początku perspektywy finansowej w latach 2007-2013. Czyli to, co udało się zrobić Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, czyli solidnym fundamentom gospodarczym. Przypomnę, że rząd SLD kierowany przez Marka Belki zostawił prawie 6 miliardów złotych w kasie państwa następcom Prawu i Sprawiedliwości i wprowadził Polskę na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. I to za rządów Prawa i Sprawiedliwości, za rządów premiera Kaczyńskiego została rozpoczęta większość inwestycji, większość projektów, które dzisiaj zawłaszcza Platforma Obywatelska. Ale tak naprawdę ojcami sukcesu są polscy przedsiębiorcy i polscy samorządowcy, bo to ich olbrzymim wysiłkiem Polska każdego miesiąca pięknieje. Dzisiaj Platforma Obywatelska niczym polityczny Dracula żywi się owocami ciężkiej pracy polskich przedsiębiorców i samorządowców. Bardzo proszę o slajdy, żeby udowodnić to, co ma dzisiaj miejsce. Zamek Bobolice to położona na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej królewska warownia Kazimierza Wielkiego. Do naszych czasów zamek dotrwał w stanie ruiny. Jednak obecnie, po ponad 12 latach prac rekonstrukcyjnych sfinansowanych przez rodzinę Laseckich, powrócił do dawnej świetności. Takich przypadków zawłaszczania sobie ciężkiej pracy polskich przedsiębiorców w materiałach Platformy Obywatelskiej jest znacznie więcej. Pamiętacie Państwo, kiedy na zniszczonych wałach powodziowych Donald Tusk mówił do zgromadzonych obywateli, cytuję, zapamiętać, co kto spieprzył, robić to, co należy, albo zapamiętać, co kto nie zrobił. Te wiekopomne słowa premiera polskiego rządu, wtedy, kiedy trzeba było pokazać winnych niedociągnięć w osobach
wójtów, starostów, burmistrzów grzmiały z ust premiera polskiego rządu. Ale kiedy trzeba wystawić pierś do orderów, wtedy samorządowcy są już potrzebni. Proszę o następny slajd. Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego programu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania, opieki w klasach 1-3 szkół podstawowych Radosna Szkoła. Nomen omen w Gnieźnie, mieście rządzonym przez polityka Sojuszu Lewicy Demokratycznej za oszałamiającą kwotę 126 tysięcy złotych, czyli jednej drugiej przychodów rocznych Donalda Tuska. Proszę następny slajd. To jest rewaloryzacja parku Dietricha w Żardowie. W pierwszym etapie obejmowała zagospodarowanie parku o powierzchni 5,8 hektara wraz z elementami małej architektury i architektury krajobrazu. Czas trwania inwestycji lata 2004-2007. Chcę Państwu powiedzieć, że takie inwestycje realizuje się dłużej niż kilka tygodni. A o ile pamiętam, to 17 listopada roku 2007 Donald Tusk rozpoczął urzędowanie jako premier po uzyskaniu wotum zaufania przed Wysokim Sejmem. I to, co Platforma zdążyła w tych kilku latach realizacji zrobić w parku zrewitalizowanym w Żardowie, to symbolicznie przeciąć wstęgę. Ja apeluję do wszystkich samorządowców, aby po przejrzeniu tej propagandowej agitki platformatelskiej przesłała do nas informacje, jak naprawdę wyglądały przebiegi inwestycji, które są realizowane przez polskich przedsiębiorców i przez polskich samorządowców. Takich przypadków i przykładów jest znacznie więcej. Panie ministrze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja odniosę się do dwóch inwestycji. Jak Państwo widzicie, budowa obiektu turystycznego oraz ścieżki edukacyjne na terenie Jura Parku, województwo opolskie. Inwestycja czysto prywatna, prywatny przedsiębiorca. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Krasiejewa, a także całego regionu poprzez rozbudowę infrastruktury Jura Parku, udostępnienie zwiedzającym platformy widokowej, żeby można oglądać dinozaury, punkt informacyjny i ścieżki edukacyjne. Odniosę się również do jeszcze jednej inwestycji, sięgając do portalu Konin24. Otóż w województwie wielkopolskim Państwo pokazują Park Alfa w Pomorzanach. Park wybudowany dzięki Funduszu Sołeckiemu, jednocześnie park rodziny, dzięki staraniom mieszkańców i pracy mieszkańców. No, myślę, że zabrakło tutaj w tej chwili slajdów, aby pokazać każdą remizę strażacką, ewentualnie każdy chodnik wybudowany we wsi. Mam nadzieję, że na tej mapie znajdą się również inwestycje drogowe, których nie udało się zrealizować, a które tak rząd zapowiadał. Dziś sukces Platformy to 140 km autostrad. Ja przypomnę, że tylko w dwóch latach rządów Marka Pola było ich 180. 105 kilometrów oddane 2 miesiące po zakończeniu rządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Więc myślę, że warto by było tą mapę uzupełnić o niewykonane inwestycje bądź niezrealizowane obietnice. Jeszcze pan minister Marek Balicki o kolejnej inwestycji. No to jest kolejny przykład, że jak są problemy, dotyczy to służby zdrowia, to Platforma bije się w cudze piersi, a jak coś się uda, to wystawia pierś do orderu. Szpital w Grudziądzu został otwarty nie tak tam, jak jest napisane 2009-2010, tylko w 2009 roku. Dlaczego? Dlatego, że była ta sekwencja, o której mówił pan Marek Wikiński, że wstąpienie do Unii w 2006 roku decyzja ministra rozwoju regionalnego, przypomnę, była nim świętej pamięci Grażyna Gęsicka, żeby na lata 2007-2008 w budżecie przeznaczyć prawie 70 milionów złotych na dokończenie trwającej prawie 30 lat inwestycji szpitala w Grudziądzu. I dzięki temu, że te środki zostały przyznane wówczas, w 2009 roku Gazeta Pomorska mogła napisać nareszcie otwarcie nowego szpitala w Grudziądzu. I co trzeba powiedzieć, że na czym polega zasługa Platformy Obywatelskiej, że nie zmieniła w kilka tygodni po przejęciu władzy w 2007 roku projektu ustawy budżetowej na rok 2008. Mogła zrobić, mogła zmienić, wtedy by tego szpitala nie było. Ponieważ nic nie zrobiła w projekcie budżetu przygotowanego przez poprzedni rząd, otwarcie szpitala mogło nastąpić w 2009 roku. Dziękuję. Rekapitulując, chcemy prawdy. Prawda nas wyzwoli i chcemy, aby co cesarskie było dla cesarza, co boskie dla Boga. Chcemy, żeby naprawdę Platforma powiedziała uczciwie o tym, co się udało, a czego się nie udało zrobić. Bo to, że ciężką pracą polskich przedsiębiorców, samorządowców Polska pięknieje, jest niezaprzeczalnym faktem, u którego początku leżała słuszna decyzja rządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.